to, co pod naszymi nogami czasem umyka naszemu wzrokowi. Wędrując po łące czy lesie, łatwo dostrzegamy otaczające nas drzewa czy kwiaty. Słyszymy śpiewające ptaki, a jeśli mamy szczęście lub jesteśmy wyjątkowo cierpliwi, to może się udać wypatrzeć także większe zwierzęta. Ale to nie wszystkie elementy tworzące dany ekosystem i niezbędne do jego funkcjonowania. Jest jeszcze gleba, czyli zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej wytworzona przez działanie na nią klimatu i żywych organizmów. To ona znacząco wpływa na to, jaka roślinność pojawi się na jej powierzchni. I, warto o tym pamiętać, ten podziemny świat często jest równie mocno rozbudowany jak ten nadziemny, do którego perspektywy jesteśmy przyzwyczajeni. Wśród gleb panuje niezwykła różnorodność. Tak jak zauważamy różnice pomiędzy chociażby gatunkami drzew czy rasami psów, tak również typy gleby posiadają charakterystyczne dla nich cechy. I nie jest to kwestia wyłącznie subiektywna. Gleby w Polsce klasyfikuje się na aż 25 typów, a oprócz tego wyróżnia się jeszcze ich podtypy, odmiany, rodzaje i gatunki. Podstawą tego podziału są poziomy diagnostyczne, czyli takie poziomy w pionowym przekroju odkrywki glebowej, które posiadają charakterystyczne i mierzalne cechy. Można je trochę porównać do tortu, który ma różne warstwy. Kiedy go rozkroimy, zobaczymy biszkopty przełożone masą budyniową i truskawkową galaretką. Każda z tych warstw ma inną konsystencję, inny kolor, inny smak, ale dopiero razem tworzą tort. Masa budyniowa może występować także w innych wypiekach, ale połączona z innymi warstwami stworzy zupełnie nowe, słodkie danie, chociaż sama ciągle będzie masą budyniową. Podobnie jest z glebą. Te same poziomy diagnostyczne występują w różnych glebach, ale mają różną miąższość i występują w różnych kombinacjach, za każdym razem tworząc inny tort, czyli inny typ gleby. Każdą glebę można opisać i aby były to opisy porównywalne, ustalono konkretny sposób. Opisu dokonuje się na podstawie odkrywki glebowej, czyli pionowego odsłonięcia gleby. Jest to po prostu wykopana w ziemi dziura, w której widoczny jest przekrój gleby. Opisuje się go od góry do dołu, rozpoznając poszczególne poziomy. Dzielimy je na dwa rodzaje. Organiczne, czyli te, które zawierają ponad 20% materii organicznej, oraz mineralne, poniżej 20% materii organicznej. Wśród poziomów organicznych wyróżniamy poziomy organiczny, bagienny i murszowy, a wśród mineralnych poziomy próchniczny, wymywania, wzbogacenia, poziom skały macierzystej, glejowy, podłoże mineralne i podłoże skalne. A to dopiero początek opisu gleby, który jest jedną z wielu składowych umożliwiających precyzyjną klasyfikację gleby. Możesz spróbować samodzielnie przeglądnąć się glebie i sprawdzić, czy uda Ci się dostrzec zmieniające się cechy w jej przekroju. Wiele z tych różnic widocznych jest gołym okiem. Zmienia się nie tylko kolor ziemi budującej dany poziom, ale także jego uziernienie, gęstość czy obecność większych kamieni. Spróbuj rozetrzeć na białej kartce papieru ziemię z różnych poziomów i zobacz, jaki ma kolor. Spróbuj zwinąć z niej kawałeczek wałeczka, pocierając grudkę ziemi między dwoma dłońmi. Udało się, czy rozsypała się jak piasek? Czy nie jest to wciągające doświadczenie?